Miłość aż po grób? Nie tym razem. Które polskie gwiazdy unieważniły ślub kościelny? Kto złamał zasadę, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela? Zapraszam do oglądania. W tym materiale będę podpierał się ogólnie dostępnymi informacjami, a jako źródło posłuży mi strona Świat Seriali. W ostatnich tygodniach głośno było o rozwodzie kościelnym Adama Sztaby i Doroty Szelongowskiej. Śledząc biografię polskich gwiazd showbiznesu, łatwo spostrzec jednak, że nie byli oni jedynymi. Kto zdecydował się złamać zasadę, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela? Poniżej lista znanych i lubianych, którzy postanowili unieważnić swój ślub kościelny. Dorota Szelongowska i Adam Sztaba. Znana prezenterka i projektantka wnętrz oraz dyrygent byli parą przez 13 lat, zanim zdecydowali się na zawarcie małżeństwa. Niestety, w ich przypadku, okazało się ono początkiem końca miłości. Para rozstała się zaledwie 3 miesiące po ślubie i hucznym weselu, które odbyło się w zabytkowej cegielni w Żucewie nad Zatoką Puckią. Małżonkowie rozwiedli się w maju 2015 roku i każde z nich ułożyło sobie życie na nowo. Sztaba rok po rozwodzie ożenił się ze swoją menedżerką Agnieszką Dranikowską, a Szelongowska wyszła za producenta programów w TVN style Michała Wawro. Jacek Kurski. Jacek Kurski do 2015 roku związany był z Moniką Kurską, z którą ma troje dzieci. Para jednak postanowiła się rozstać, a prezes TVP związał się z Joanną Klimek. Polityk marzył jednak o tym, by nowej ukochanej złożyć przysięgę przed ołtarzem, w związku z tym wystarał się o unieważnienie poprzedniego ślubu kościelnego. Procedura przebiegła zgodnie z planem i po 24 latach państwo kurscy przestali być małżeństwem również w świetle prawa kościelnego. Wydarzenie to wywołało spore emocje i kontrowersje również wśród duchownych. Tak o wydarzeniu mówił Krzysztof Mondel, jezuita i kapelan w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Drugi ślub kościelny osoby publicznej w papieskim sanktuarium to zgorszenie dla wiernych. Można go uniknąć, ujawniając przyczynę nieważności pierwszego związku i z pewnością Jacek Kurski powinien to zrobić, bo nie wygląda na człowieka, który wtedy nie wiedział, co robi. Wojciech Cejrowski i Beata Pawlikowska. Wojciech Cejrowski i Beata Pawlikowska byli małżeństwem przez kilka lat. Parze podróżników udało się utrzymać związek w tajemnicy przed mediami. Swój sekret wyznali publicznie w 1999 roku. 5 lat później Beata przyznała, że nie byli zgodnym małżeństwem i zupełnie do siebie nie pasowali. Co zaskakujące, para nie musiała za bardzo się starać z uzyskaniem rozwodu. Chociaż ślub odbył się w kościele, to dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego nigdy nie dotarły do Urzędu Stanu Cywilnego. Tym samym ich ślub został po prostu anulowany. Oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną, tłumaczyła w jednym z wywiadów Beata Pawlikowska. Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Urbański. Katarzyna Skrzynecka przez 3 lata była żoną Zbigniewa Urbańskiego. Niestety uczucie, przypieczętowane ślubem w 2003 roku, szybko się wypaliło. Po rozwodzie zaczęła się walka o unieważnienie ślubu w kościele. Udało się po 6 latach. Proces ten nie należał do najprzyjemniejszych. Moja sprawa została już pomyślnie zakończona i myślę, że zarówno ja, jak i były mąż, będziemy mogli sobie niezależnie swoje życia układać, mówiła później aktorka. Obecnie Skrzynecka związana jest z Marcinem Łopuckim. Jacek Borkowski. Jacek na swoim koncie ma 3 małżeństwa, w tym 2 kościelne. Aktor publicznie przyznał, że proces kościelnego unieważniania małżeństwa to nieprzyjemne pranie brudów. Na unieważnieniu zależało jego byłej żonie, więc aktor zgodził się wziąć winę na siebie, by nie sprawiać jej większej przykrości. Kościół uznał moje pierwsze małżeństwo za nieistniejące z powodu mojego rozwiązłego trybu życia. Moje łajdactwo zostało podane jako główny powód nieważności, wyznał po latach. Jako komentarz powiem tak. Oni chcieli unieważnienia ślubu kościelnego,
ale dlaczego Kościół zgodził się na to? Czyli te kościelne przysięganie przed Bogiem to zwykłe i przedstawienie, w które nikt nie wierzy, a już najmniej sam Kościół. Wystarczy mieć pieniądze, wynająć kościelnych prawników, trochę ceregieli z procesem i mamy wolność. Możemy znów stanąć przed Bogiem i powtórzyć za księdzem formułki niby nieodwracalnej formułki. Czy to fałsz i hipokryzja? I co na to Bóg? Napisz w komentarzu, czy myślisz, że powinni oni byli otrzymać taki rozwód? Dzięki, że jesteś, trzymaj się cieplutko.